Oto ujęcia z tajnego ośrodka szkolenia dla prowadzących Flasha. Tak, każdy z nas umie coś takiego. Od jakiegoś czasu na Steamie można zwracać zakupione gry, ale nie zawsze tak było. Z tego powodu za Valve wciągnęłeś kilka spraw z tym związanych. Teraz jedna z nich dobiegła końca. Sąd federalny Australii nałożył na Valve karę w wysokości 3 milionów australijskich dolarów za brak możliwości zwracania gier. Ta opcja, jak wiemy, została wprowadzona dopiero w 2015 roku, a sama sprawa trafiła do sądu jeszcze w 2014 roku. Studio NeoCore postanowiło opóźnić premierę Warhammer 40 000 Inquisitor Martyr, czyli hack'n'slasha w uniwersum firmy Games Workshop. Powodem była konieczność dopracowania wersji konsolowych, dlatego też trzeba będzie poczekać kilka dodatkowych tygodni do 5 czerwca. Wtedy tytuł trafi na PC, PlayStation 4 i Xbox One. So what? I'm a journalist, Frank, not a stenographer. Studio The Derelict Entertainment, znane oczywiście z gier przygodówkowych, pracuje od pewnego czasu nad swoją nową produkcją, State of Mind. Teraz wiemy, że gra wyjdzie w sierpniu tego roku na PC-tach Nintendo Switch, PlayStation 4 i Xbox One. Cena gry ma wynosić około 100 zł. W tle oglądacie nowy zwiastun. Gra przeniesie nas do Berlina z 2048 roku, gdzie wcielimy się w dziennikarza krytykującego system. They promised that we would become one with the machines. There are many paths that can lead you to me. Niedawno informowaliśmy, że polska interaktywna wycieczka do piekła, czyli gra Agony, zaliczy opóźnienie, kolejne już. Teraz znamy ostateczną datę premiery. Tytuł wyjdzie 29 maja na PC-tach, PlayStation 4 i Xbox One. Ostatnie z opóźnień wynikało podobno z konieczności opracowania łagodniejszej wersji gry na konsole. PC-towcy otrzymają patch, który przywróci pełne, drastyczne doznanie. Dynamiczny rozwój PUBG wciąż trwa. Niedawno twórcy pokazali mapę Savage, a teraz przedstawili jej nową funkcję. Ambitny plan rozwoju tej areny zmagań zakłada stworzenie ogromnego systemu jaskiń pod powierzchnią ziemi. Gracze będą mogli dostać tam już na starcie za pośrednictwem ogromnego szybu. Gra najwyraźniej otrzyma też pewien system wyboru map, na których chcemy grać. Niedawno mówiliśmy o tym, że Divinity Original Sin 2 ma otrzymać wreszcie polską wersję. Okazuje się, że prace nad nią były dość zaawansowane, bo spolszczenie zostało już dodane do gry. Mówimy oczywiście o wersji kinowej, czyli napisach po polsku. Drugie Divinity zebrało świetne opinie za bogate opcje wcielania się i kreowania postaci. To wszystko na dziś, bądźcie odważni. Cześć!